Hej, mam dla Was szybkiego newsa. Wraz z wyjściem nowej, drugiej aktualizacji do SOTO 27 lutego dostaniemy także dropy na Twitchu. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z tymi dropami, to też link będziecie mieli do tej strony w opisie, będziecie mogli sobie to przejrzeć. Ale tak w dużym skrócie, oglądając streamy na Twitchu, nabijacie sobie progres i dostajecie nagrody z danej gry. Także musicie mieć zrobione konto na Twitchu, musicie wtedy podlinkować swoje konto z gry, w tym przypadku Guild Wars 2, do Waszego konta właśnie na Twitchu. I oglądając streamy na Twitchu, najczęściej przez kilka godzin, to też zależy od kampanii, odbieracie sobie te dropy na Twitchu i macie bonusowe przedmioty w grze. Dropy będą aktywne od 27 do 3 marca, tu macie wszystko rozpisane. Mamy także przedmioty z dropów rozpisane, tutaj jakoś za bardzo nie poszaleli, mamy 5 razy Trading Posta, 5 razy Merchanta, 5 razy Bank Access Express. Są to przedmioty, które pozwalają Wam korzystać z tych usług niezależnie od tego, gdzie jesteście, więc taki po prostu przenośny pakiet. I mamy także Mistlock Sanctuary Paski, jeśli nie wiecie, co to jest taka strefa VIP, i tam macie wszystko pod ręką. Jest to bardzo fajne, tylko że to po 2 tygodniach Wam niestety zniknie. Jest także nieskończona wersja tego Mistlocka, który według mnie by tutaj lepiej pasował, bo dużo więcej osób by się zainteresowało wtedy tym tematem. Zjeżdżając jeszcze niżej, mamy nawet krok po kroku tutaj rozpisane, jak podłączyć konto i zacząć zbierać dropy. I na samym dole mamy FAQ, no ale jak byłyby jakieś pytania, też możecie wbijać do mnie bezpośrednio na Twitcha, też na pewno będę w tamtym okresie streamował. W godzinach wieczornych, coś koło 18 do mniej więcej tak 22. Zapraszam serdecznie. Na dziś to tyle, taki szybki materiał informacyjny. Trzymajcie się i do następnego. Hej.